Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 12 lat. Tyle miała córka Jaira. Tyle lat cierpiała na krwotok druga bohaterka dzisiejszej dobrej nowiny. Dwie kobiety. Obie umierają. Upływ krwi to powolna agonia, a żaden z lekarzy nie jest w stanie jej pomóc. Nie bez znaczenia jest podkreślana przez ewangelistę liczba lat. Obie kobiety są personifikacjami dwóch społeczności. Starsza kobieta to Izrael, małżonka Boga, naród, który wielokrotnie odchodził od Boga. A teraz, w dniu nawiedzenia Mesjasza, przychodzi do niego skrycie, aby doświadczyć uzdrowienia ze swojej agonii. Młoda dziewczyna jest już w wieku matrymonialnym, a słowo, które kieruje do niej po aramejsku Jezus, Talita kum, oznacza dosłownie powstań oblubienicą. Jezus dokonuje wielkiego cudu, uzdrawia dwie kobiety, wyrywa je z paszczy śmierci. Ale o wiele piękniejsze i wznioślejsze jest znaczenie duchowe tego opowiadania. Cud wskrzeszenia córki Jaira jest aluzją do obrzędu zaręczyn. Jezus chce nam w ten sposób uświadomić, że On sam jest oblubieńcem naszej duszy. 12-letnia dziewczyna jest obrazem Kościoła zbudowanego na fundamencie 12 apostołów. Tym wydarzeniem w sposób symboliczny Jezus powołuje do życia Kościół swoją oblubienicę. Małżeństwo zostanie zawarte później, na Golgocie, kiedy oblubieniec odda swoje życie za oblubienicę, Kościół. Tak tę scenę odczytywali ojcowie Kościoła
i nie ma w tym ani grama przesady. Jezus chce dziś powiedzieć każdemu z nas, że jesteś cenny w Jego oczach, że kocha Cię i pragnie dla każdego z nas w pełni szczęśliwego życia. On nabył nas dla siebie za ogromną cenę. Przywrócił nam życie za cenę własnego życia.